Ojciec Święty kieruje się do świątyni głównym wejściem. Według pierwotnego planu Ojciec Święty miał wejść przez zakrystię. Zapewne była to decyzja papieża, który chce być jak najbliżej ludzi. Kościoła znajduje się tablica zawierająca słowa Ojca Świętego wypowiedziane do Polaków w początku pontyfikatu. Proszę was, bądźcie ze mną, módlcie się za mnie. Ta tablica wprowadza w klimat pracy duszpasterskiej tutejszego sanktuarium. Słowa Ojca Świętego to sanktuarium przyjęło jako testament Ojca Świętego i codzienne zadanie do wykonania. I właściwie wszystko w tutejszym sanktuarium jest temu podporządkowane. Wewnątrz kościoła, nad drzwiami wejściowymi, został z kolei umieszczony herb Ojca Świętego z jego zawołaniem Totus Tuus, cały Twój. Te napisy też wprowadzają pielgrzymów w tajemnicę tej świątyni. Są wezwaniem skierowanym do wszystkich, którzy tutaj przybywają, aby nie zapomnieli o modlitwie. W progach sanktuarium Fatimskiego Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II. Witamy go śpiewem: weź swą opiekę nasz Kościół Święty. Weź swą opiekę. Dawna Polski, tyś królową Maryją.
Francji. Ta mutacja umieszczona w centrum kościoła mówi o żywej, realnej i prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. A nad tabernakulum została umieszczona statua Matki Bożej w promieniach światła, które zawsze towarzyszyły jej pojawieniu się w Fatimie. Autorem projektu kościoła jest znakomity architekt Stanisław Tylka. Zastanami całej architektury miejscowi górale. Prezbiterium to rodzaj wiary papieskiej, centrum ołtarza, tabernakulum, nad nim tron z figurą Matki Bożej Fatimy. Warto jeszcze chyba dodać, że wszystkie prace, zarówno z metalu, jak i w drewnie, zostały wykonane przez tutejszych mistrzów. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W świętym Kościele Boga łaska i pokój niech będą z wami wszystkimi. Umiłowany Ojcze Święty, Kościół parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i równocześnie sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej jest ważnym ogniskiem fatimskiej pobożności w archidiecezji krakowskiej. Od Kalwarii Zebrzydowskiej, przez Trzebinie, Wadowice u świętego Piotra, Nową Hutę w Bieńczycach, poprzez parędziesiąt parafii. Tę parafię stworzył Ojciec Święty, powołując nowy ośrodek duszpasterstwa w Zakopanem, powierzony księżom palotynom. Losy Polski zostały związane z orędziem fatimskim przez jego wezwanie do nawrócenia i modlitwy. A najszczególniejszy motyw stanowił 13 maja 1981 roku. Wdzięczność za ocalenie życia i zdrowia Ojca Świętego stała się potężnym impulsem do modlitwy za Kościół z Ojcem Świętym i za Polskę. Księża palotyni potrafili z parafii Zakopanem na Krzeptówkach uczynić żywe i wielkie ognisko fatimskiej pobożności, do którego jak po ogień przyjeżdżają pielgrzymi z Polski i zagranicy. Kościół, o którego konsekrację proszę wraz z księżmi palotynami i parafią, jest owocem i narzędziem wielkiej pobożności skierowanej poprzez Maryję, Panią Fatimską, ku Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka. Niech się tutaj ożywia pragnienie, żeby każdy wraz z Kościołem stawał się człowieka obrońcą. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię,
pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty, na pamiątkę naszego chrztu. Oraz poświęcimy ściany i ołtarz nowego Kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniem Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmują chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy wszystkimi braćmi, którzy w tym Kościele będą sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa waszego. Amen. Ojciec Święty za chwilę pokropi ołtarz wodą święconą. Kościół zostanie poświęcony i również my, jako żywy Kościół, jako nasza odpowiedź na przyrzeczenia chrzcielne i wierność im śpiewajmy pieśń przez Chrztu Świętego Wielki Dar. Thank you.
Módlmy się. Bóg Ojciec Miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy. Ducha Świętego, niech oczyści żywą świątynię, w którą my jesteśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Na wysokości Bogu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają. Niech tutaj moc Twojego słowa, sakramentu utwierdza wierzę serca wszystkich wiernych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Bóg oświeca swoimi słowami swój Kościół. Dlatego zewnętrznym wyrazem jest przekazanie Księgi Słowa Bożego tutejszemu ludowi. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do waszego zbawienia w Kościele. Amen. Czytanie z
księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzeniem, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do popołudnia, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc tej księgi, księgi prawa Bożego. Dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic nie gotowano nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. Thank you.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się podstawą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł,
błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w dniu liturgicznego wspomnienia niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny spotykamy się na chrzeptówkach w tym kościele parafialnym, aby dokonać jego poświęcenia, czyli konsekracji. Świątyni nie wystarczy bowiem tylko zbudować, ale trzeba ją aktem liturgicznym poświęcić, oddać Bogu Najwyższemu. Dziękuję Panu Bogu za to, że w dniu dzisiejszym dane mi jest dokonać konsekracji waszego Kościoła. Byłem do tego serdecznie i wielokrotnie zapraszany. Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem na wasze zaproszenie odpowiedzieć i dzisiaj do was przybyć. Pozdrawiam was serdeczną miłością. Pozdrawiam wszystkich tutaj i wokół kościoła zgromadzonych.
pozdrawiam też wszystkich mieszkańców Stalnego Podhala. Co to znaczy dokonać konsekracji Kościoła? Na pytanie to odpowiadają najlepiej dzisiejsze czytanie liturgiczne. Czytanie z księgi proroka Nehemiasza przypomina znane wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej przystępowali do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Zbudowana niegdyś za czasów wielkich królów, przeżyła ona okresy świetności i upadku narodu wybranego. Była świadkiem uprowadzenia synów i córek Izraela do niewoli babilońskiej. Wtedy została zniszczona, a teraz ma być odbudowana. Naród wybrany głęboko przeżywa ten moment. Z płaczem podejmują się wielkiego dzieła. I oto ich smutek zamienia się w radość. Na tle powyższego opisu jeszcze lepiej możemy zrozumieć słowa czytania drugiego z listu świętego Piotra. Który łączy się również z fragmentem Ewangelii przed chwilą odczytanym. Mówi Chrystus do Piotra. Na tobie zbuduję Kościół. Mówi to w momencie, kiedy apostoł wyznał wiarę w Syna Bożego. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. Na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Kościół to nie tylko budynek sakralny. Pan Jezus mówi, że Kościół jest zbudowany na skale, a skałą jest wiara Piotra. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy wyznają Boga żywego i wyznają, tak jak Piotr, że Chrystus jest Synem Bożym, Odkupicielem świata. Wy, drodzy bracia i siostry, jesteście cząstką tej wielkiej wspólnoty Kościoła zbudowanego na Piotrze. Wraz z waszym biskupem, wraz z papieżem głosicie i wyznajecie wiarę w Syna Bożego i na tej wierze opieracie całe wasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe. W ten sposób jesteście uczestnikami Królestwa Bożego. Chrystus powiedział do Piotra: tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To wasze sanktuarium na Szeptówkach, które dzisiaj zostaje poświęcone Bogu, ma służyć Kościołowi, wspólnocie, żywym ludziom. Wyraża to jeszcze dogłębniej czytanie z listu świętego Piotra, które słyszeliśmy. Apostoł mówi w nim o Kościele jako
o budowli z żywych kamieni. Z kamieni, ale żywych. To my jesteśmy właśnie tą budowlą. To my stanowimy owe żywe kamienie, które składają się na całokształt duchowej świątyni. Jej kamieniem węgielnym zaś jest Chrystus. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstał. To On właśnie stał się kamieniem węgielnym Kościoła jako wielkiej wspólnoty ludu Bożego Nowego Przymierza. Wspólnota ta, jak pisze Piotr, apostoł, stanowi święte kapłaństwo. Zjednoczona bowiem z Chrystusem, jest ona wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać dzieła potęgi tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Ta wasza piękna świątynia, którą zbudowaliście wraz z duszpasterzami, ma służyć wspólnocie Kościoła. I dlatego trzeba, aby była poświęcona, konsekrowana, oddana Bogu samemu jako przestrzeń, w której gromadzi się, w której modli się lud Boży. Lud Boży nie tylko z Krzeptówek i Zakopanego, ale także z różnych stron Polski, który tu przybywa na wypoczynek w górach. Życzę wszystkim turystom i czasowiczom, aby bliższy kontakt z tatrzańską przyrodą stawał się okazją do obcowania z Bogiem. Gdy patrzę na waszą świątynię, tak kunsztownie ozdobioną, stają mi przed oczyma te kościoły drewniane, coraz rzadsze, na całej ziemi polskiej, ale przede wszystkim na Podhalu i Podkarpaciu. Prawdziwe skarby architektury ludowej. Wszystkie one powstały, podobnie jak wasz, w wyniku współpracy duszpasterzy i wiernych poszczególnych parafii. Wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogła być w nich sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Chrystus w Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień, jak też w czasach doświadczeń, cierpień, nieszczęść, a także w zwykłych, szarych dniach życia. Do Międzynarodowego Kongresnego we Wrocławiu trzeba dołączyć cały ten wielki rozdział sakramentalnej obecności Chrystusa, którą każdy Kościół na ziemi polskiej w sobie kryje. Kościoły są również miejscem przeżywania podniosłych uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, Świąt Maryjnych. Tutaj wierni zbierają się na nabożeństwa majowe, czerwcowe, na różaniec. Kościoły wreszcie są miejscem,
które przechowuje pamięć o zmarłych. Tak jak początek życia religijnego, każdego wierzącego, wiąże się z chrzcielnicą, tak też jego kres, śmierć, pogrzeb, również dokonują się w cieniu świątyni. Niejednokrotnie nawet cmentarze parafialne bezpośrednio przylegają do kościoła. Jest więc w tę świątynię wpisana historia wszystkich ludzi, a pośrednio całego narodu, poszczególnych wspólnot, parafii, rodzin, osób. Kościół jest miejscem pamięci. Jest zarazem miejscem nadziei. Wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość. Nie tylko tę doczesną, ziemską, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzechu-odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy świętych obcowania. Każdy bowiem kościół ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo wiele z nich jest poświęconych Matce Bożej. Cieszę się, że w Zakopanem i na Podhalu powstały nowe kościoły, które są pomnikami żywej wiary mieszkańców waszego regionu. Piękno tych świątyń odpowiada pięknu Tatr i jest odblaskiem tego samego piękna, o którym mówią słowa Wincentego Pola, wypisane na krzyżu w Dolinie Kościeliskiej: i nic nad Bóg, nic nad Bóg. Drodzy bracia i siostry, wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w jej figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu Świętego Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie. Przed oczyma miałem wówczas scenę z życia pierwszych chrześcijan, którzy nieustannie modlili się do Boga, gdy życie Piotra było wystawione na wielkie niebezpieczeństwo. W
wiem, jak bardzo w tej modlitwie Kościoła na całej ziemi uczestniczyło także Zakopane. Wiem, że gromadziliście się w waszych kościołach parafialnych, a także w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, aby odnawiać różaniec, prosząc o zdrowie i siły dla papieża. Wtedy też narodził się plan budowy na tym miejscu, pod Nóża Giewontu, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jako wotum dziękczynnego za uratowanie mojego życia. Wiem, że to sanktuarium, które dzisiaj mogę konsekrować, wznosiło wiele rąk, wiele serc zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do papieża. Trudno mi o tym mówić bez wzruszenia. Drodzy bracia i siostry, przybyłem do was, aby wam podziękować z całego serca za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która trwa tutaj nadal. Byłem przez 20 lat waszym pasterzem jako metropolita krakowski. Dzisiaj przychodzę do was jako następca świętego Piotra. Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną. Rozumieliście moje troski. Czułem to. Było to dla mnie wielkim wsparciem. Za tę postawę wiary i oddania Kościołowi dziękuję wam dzisiaj z całego serca. Zawsze tutaj, na ziemi podhalańskiej, biskup miał was oparcie. Oparcie miała tu ojczyzna, zwłaszcza w trudnych chwilach swoich dziejów. Przybyłem, aby wam powiedzieć za to wszystko, Bóg zapłać. Na tym miejscu, razem z wami, pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia, podobnie jak to uczyniłem w Fatimie przed 15 lat. Totus tuus. Wszystkim dziękuję za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość,
do Kościoła i papieża jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Razem z wami bardzo cieszę się tym darem. Ze słowami głębokiej wdzięczności zwracam się także do wszystkich moich rodaków, do wiernych Kościoła, szczególnie do ludzi chorych i cierpiących, którzy modlą się za papieża i ofiarują za niego swój codzienny krzyż. Cierpienie przeżywane z Chrystusem jest najcenniejszym darem i najskuteczniejszą pomocą w apostolstwie. W ciele Chrystusa, które nieustannie wyrasta z krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie przeniknięte duchem Chrystusowej ofiary jest niczym niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, toruje drogę łasce przeobrażającej dusze ludzkie. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, uobecnia moce odkupienia w dziejach ludzkości. Dziękując za dar modlitwy i ofiary, jeszcze raz kieruję do wszystkich serdeczną prośbę, którą wypowiedziałem w dniu inauguracji pontyfikatu. Módlcie się za mnie, pomóżcie mi, ażebym mógł wam służyć. Ja także codziennie modlę się za was. Wasze sanktuarium na Krzeptówkach łączą bliskie więzi duchowe z Fatimą w Portugalii. Dlatego tak cenię sobie obecność w dniu dzisiejszym biskupa Fatimy na naszej uroczystości. Stamtąd także przybyła czczona przez was figura Matki Bożej. Orędzie fatimskie, które Maria przekazywała światu za pośrednictwem Trojga Ubogich Dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy, szczególnie różańcowej, oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta wprost z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności publicznej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości. Orędzie to
zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia, naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością serca matki, która jest zawsze otwarta dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem. Niepokalane serce Marii, które dzisiaj wspominamy w liturgii, zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Chrystusa: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Maria stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Wasze sanktuarium od początku głosi orędzie fatimskie i nim żyje. Darzycie szczególną czcią niepokalane serce Maryi Panny, prowadzicie krucjatę różańca rodzinnego, obejmujecie modlitwą ważne sprawy Kościoła, papieża, świata, ojczyzny, duszę w czyściu oraz ludzi, którzy odeszli od miłości Boga, zrywając z Nim przymierze zawarte na Chrzcie Świętym. Módlcie się wytrwale o łaskę nawrócenia dla nich. Zwracajcie się z ufnością do Maryi, ucieczki grzeszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Proście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. W tej modlitwie wyraża się wasza miłość do ludzi pragnąca największego dobra dla każdego z nich. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Matko, uproś, Matko, przebłagaj, o Maryjo, Matko Boga, przyczyń się za nami. Amen.
wami witani do wszystkich świętych. Będziemy prosili świętych, aby pomogli nam celebrować święte obrzędy. Poprzez tą modlitwę wyrażamy także naszą wiarę w świętych obcowanie i ukazujemy więź pomiędzy Kościołem ziemskim a Kościołem w niebie. Bezpośrednio po litanii Ojciec Święty odmówi modlitwę poświęcenia Kościoła i ołtarza, która w swej treści przedstawia, czym jest Kościół jako budowla. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspiera braterska modlitwa świętych. Klęknijmy.
Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który tutaj się gromadzi, uwielbia Ciebie w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmić łaską Twoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami. Mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym, zbudowanym z żywych kamieni, stoi na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, w którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich. W nim bowiem jaśnieje odwieczne światło baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławiony. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowi ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni dookoła ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy, posiadają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów niechaj rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyobleką się w godność Twoich dzieci, a rozciągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został namaszczony i tak też jest nazwany. Ojciec przecież namaścił go Duchem Świętym i ustanowił najwyższym kapłanem, aby na ołtarzu swego ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich ludzi. Namaszczenie Kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze. Namaszczenie ścian ukazuje, że Kościół jest obrazem świętego miasta Jeruzalem. Niech Bóg uświęci swoją mocą ten ołtarz i Kościół, który namaszczamy jako Jego sługi, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Wylewa krzyżmo święte na środek płyty ołtarza i na cztery jego rogi, które rozprowadza po całej mędzie ołtarzowej. Przez to namaszczenie ołtarz rzeczywiście staje się symbolem Chrystusa. Natomiast namaszczenia ścian kościoła dokonają księża kardynałowie Franciszek Macharski i Angelo Sodano. Namaszczenie to oznacza, że cały ten Kościół zostaje przeznaczony na stałe dla sprawowania w nim kultu chrześcijańskiego. Zgodnie z tradycją dokonuje się 12 namaszczeń, co oznacza, że świątynia jest obrazem świętego miasta Jeruzalem. W miejscach namaszczenia później zwykle umieszcza się krzyże. Bardzo pięknie wyraża je psalm 45. Psalm ten jest królewską pieśnią weselną i opiewa ze ślubiny króla ze swą oblubienicą Chrystusa z Kościołem. To na ołtarzu dokonują się podczas każdej ofiary świętej tajemnicze zaślubiny Chrystusa ze swoim Kościołem. Podobnie jak wspólnie stanowią jedno mistyczne ciało Chrystusa, tak ołtarz jest zarazem obrazem Chrystusa i Kościoła. Po obrzędzie namaszczenia nastąpi jeszcze okadzenie, udekorowanie ołtarza i oświetlenie Kościoła. Kadzidło spala się na ołtarzu, aby ukazać, że ofiara Chrystusa, która w tym misterium jest wciąż obecna, wznosi się do Boga jako słodka woń. Ma to również wyrazić myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań i wdzięczności,
docierają do tronu Boga. Okadzenie wnętrza kościoła wskazuje, że przez poświęcenie stał się on domem modlitwy. Przede wszystkim jednak okadza się lud Boży, gdyż on jest świątynią żywą, w której każdy wierny jest duchowym ołtarzem. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło. A jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promienieje świętością Chrystusa. Boże, zmiłuj się nad nami, o błogosław udziel łaski. Niechaj znowu ogromny, te oblicze pełne blasku. Niechaj stoją się jako żywa świątynia Boża i duchowa. Po tym obrzędzie nastąpi nakrycie ołtarza obrusem. To znowu uwyraźnia fakt, że jest on stołem Pana, że ofiara sprawuje się pod znakami uczty ofiarnej. A zapalenie świateł w kościele ewokuje myśl, że Chrystus jest światłością, prawdziwą światłością. Jest to również znak radości i świętowania.
Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem ofiary eucharystycznej oraz stołem pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni i przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają wieczerzę pańską. Dlatego ołtarz jako stół uczty ofiarnej odpowiednio się przygotowuje i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się ciałem i krwią ofiarowanego Chrystusa. Oświetlenie ołtarza i kościoła przypomina, że Chrystus jest światłem, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu także cała ludzkość. Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Świętowany jako wielka uroczystość.
charakterystyczną sprawą jest dziś nieużywanie na określenie miejsca kultu wyrazu świątynia. Miejsca kultu określane są raczej jako dom modlitwy, dom widzialny, widzialna budowla, kościół ziemski. Symbole te posiadają wielowarstwowe podłoże biblijne, są bardzo bogate. W obrzędzie ukazuje się kosmiczne znaczenie sprawowania liturgii. Ojciec Święty Jan Paweł II jest widzialnym zastępcą tego, który stał się dla nas ofiarą i zarazem ofiarnikiem. Dlatego przyjęcie przez niego darów niesionych w procesji nabiera szczególnego znaczenia. Ofiara jego życia i posługiwania w Kościele i dla Kościoła najpełniej objawia się i zawiera w symbolice naczyń i szat liturgicznych. W ten sposób pragniemy wyrazić dziękczynienie Bogu za cudowne ocalenie życia ziemskiego namiestnika Boskiego Syna. Wspólnota palotyńska na Krzeptówkach, której zostało powierzone sanktuarium, składa symboliczne dary, monstrancje i kielich, wyrażając tym samym swoją gotowość do ofiarnej służby Kościołowi i Ojcu Świętemu. Codzienne posługiwanie pielgrzymom w sanktuarium jest wspierane żarliwą modlitwą wielu zgromadzeń żeńskich. Imieniem wszystkich zgromadzeń siostry Westiarki i siostry Karmelitanki Bose z Koszyc składają szaty liturgiczne, wyrażając swoją wdzięczność za otrzymane powołania. Kościół Fatimskiej Pani na Krzeptówkach został zbudowany z ofiar parafian oraz pielgrzymów z Polski i zagranicy. Delegacja ofiarodawców ze Szwajcarii składa Ojcu Świętemu monstrancję i kielich mszalny. Wspólnota parafialna z tutejszego kościoła wyraża swoją wdzięczność Ojcu Świętemu za dar koronacji statuły Matki Bożej Fatimskiej w 1987 roku i dzisiejszą wizytę w sanktuarium, składając figurę Matki Bożej Fatimskiej i złotą koronę wykonaną ze ślubnych obrączek, a ofiarowaną przez matki tutejszej parafii. Kościół na Krzeptówkach, który dziś został zaszczycony obecnością Piotra naszych czasów, był budowany przez tutejszych górali, którzy przez codzienny trud swojej pracy składają dar swoich serc i talentów. Symboliczny klucz od tego kościoła wyraża wolę ofiarowania go w hołdzie Ojcu Świętemu. Przedstawiciel wspólnoty palotyńskiej prowincji Zwiastowania Pańskiego składa kielich mszalny wyrażający gotowość służby w dziele miłosierdzia Bożego. Dary eucharystyczne, chleba i wina są owocami streszczającymi wszelką pracę rąk ludzkich, całe budowanie człowieka, w które poprzez konsekrację wchodzi Chrystus. Stąd dary te, które powrócą do człowieka w postaci Komunii Świętej, uświadamiają osobie wierzącej, iż nie pracuje li tylko dla zaspokajania swoich potrzeb fizycznych i biologicznych, lecz także dla potrzeb duchowych. I my wszyscy składamy na ołtarzu nowo konsekrowanym dar naszych czystych serc, oddanych Bogu, oddanych Maryi, oddanych Kościołowi Świętemu, Ojcu Świętemu. O Maryjo, przyjmij w ofierze. O Maryjo, thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojej miłości, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła i spraw, niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Good.
Panu Bogu naszemu. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, aby wszędzie sławiono Twoje imię. Nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów. Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy wniesiony pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni i obrazem niebieskiego Jeruzalem. Ty bowiem, ciało Twojego Syna, zrodzone z Maryi Dziewicy, uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia bóstwa. Z Twojej woli Kościół Święty jest jak miasto zbudowane na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Świątynia ta powstaje z wybranych kamieni, ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością. W niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając. Święty, 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 prawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zbawienie i odejdziemy od życia w. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, ze mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o nas, jak zmarłych, braciach i siostrach, którzy zaznęli z nadzieją zmartwychwstanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najwięcią Bogorodicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życiu wieczne. Komunia święta dla osób znajdujących się na zewnątrz Kościoła będzie udzielana po liturgii mszy świętej w sektorach wokół świątyni. Thank you.
modlitwie w pieśni eucharystycznej razem z kapelą. Bądźże pozdrowiona, ostrzyjna, wybrała na stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyłę, a prymas Polski zapewnił, że kolana jego rodaków będą wygniatały kamienie, by uprosić mu potrzebne łaski. Orędzie fatimskie odczytywane, jak poleca Kościół w kontekście aktualnych znaków czasu, kazało gospodarzom zakopiańskiego sanktuarium w sposób szczególny związać to miejsce z Watykanem. Tego sanktuarium nie byłoby, gdyby nie wyjątkowa hojność mieszkańców Podhala, Polski i zagranicy. Na ścianach sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach umieszczono wiele pamiątkowych tablic z nazwiskami fundatorów tego kościoła. Są na nich nazwiska wielu darczyńców, także ze Szwajcarii, którzy dziś uczestniczą w święcie konsekracji świątyni. Na uroczystość przybył także biskup Fatimy oraz prowincjał księży Palotynów, którzy od prawie 50 lat modlą się tutaj na Krzeptówkach w Zakopanem. Warto dodać, że zaraz po wyborze Polaka na stolicę świętego Piotra postanowiono pomagać duchowo Ojcu Świętemu i nawet postanowiono nadać tej pomocy zorganizowaną postać. Dzieło to nazywało się początkowo Duchowa Pomoc dla Ojca Świętego. Czasem zaś zostało przemianowane na Krucjatę Różańca za Kościół i Ojca Świętego. I to był właściwie pierwszy krok w kierunku zbudowania świątyni, będącej wotum wdzięczności za ocalenie życia papieża. Jak wspomina kustosz tego miejsca, ksiądz Mirosław Drozdek, dla wielu czas pobytu Ojca Świętego w szpitalu był okresem duchowego wzrastania, a kaplica na Krzeptówkach nie mieściła wiernych przebywających na codzienne nabożeństwa za Ojca Świętego. Był to czas budowania duchowego pomostu pomiędzy Zakopanem a Polikliniką Dżemeli. Wierni podejmowali różne formy postów i umartwień, a wszystko w intencji Ojca Świętego. Wszystko w myśl cytatu, który w 1978 roku Ojciec Święty
powiedział w Rzymie: proszę was, bądźcie ze mną, nie zostawiajcie mnie samego i módlcie się za mną. Słowa te wprowadzają wiernych w duchowy klimat tego sanktuarium w kościele. Trwa nieustanna modlitwa za wiernych, stolicę apostolską i Ojca Świętego. Od 1955 roku nabożeństwa fatimskie są tutaj organizowane. Od 1987 codzienny różaniec i apel maryjny oraz nocne czuwania, a także dni modlitwy za kościół i krucjata różańca rodzinnego. Od 7 lat w sanktuarium odbywają się kongresy fatimskie, także stąd wyruszają pielgrzymki papieskim szlakiem do Doliny Chochołowskiej. Warto może dodać, że w krucjacie różańca świętego uczestniczy dziś ponad 1,5 miliona osób z całej Polski. A nowa inicjatywa sanktuarium to Biała Armia, krucjata różańca wśród dzieci. Jest to apostolat fatimski dla dzieci, które chcą przez specjalną formację uczyć się życia w zawierzeniu Maryi, codziennie odmawiać różaniec, szczególnie modlić się za Ojca Świętego. Tę Białą Armię można więc uznać za dziecięcą formę krucjaty różańca. Inne parafie śladem chrzeptówek podejmowały podobne inicjatywy. Ojciec Święty zawsze pamięta o dzieciach, pamięta o najmłodszych. Wchodząc do tej świątyni, przywitał się z małym chłopcem bardzo serdecznie. Za kilkadziesiąt minut będzie w kościele świętej rodziny, gdzie spotka się z dziećmi, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej. Za wielkie rzeczy, które uczynił dla nas w dzisiejszym dniu. Za to, że otwarł tego kościoła dla nas drzwi przez posługę Piotrową Jana Pawła II. Za to, że przyjęliśmy go do naszych serc. Śpiewajmy hymn wdzięczności razem z Maryją. Uwielbia dusza moja sławę Pana mego. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego. Thank you.
módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni i razem ze wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością przez Chrystusa Pana naszego. Trzy figury Matki Bożej Fatimskiej, dar prowincji Chrystusa Króla, są wyrazem, iż kult maryjny z Fatimy poprzez tutejsze sanktuarium rozprzestrzenia się również na inne kraje. Stąd Ojciec Święty pobłogosławi te wizerunki Maryi dla trzech kościołów w Rosji. Zewnętrznym symbolem, wokół którego gromadzą się osoby w tutejszym sanktuarium, jest sztandar krucjaty różańca rodzinnego. Drugi sztandar jest oznaką miasta Zakopanego już z nowym herbem. Te dwa sztandary, jak również wszystkie przyniesione przez nas dewocjonalia, zostają objęte błogosławieństwem udzielonym przez Ojca Świętego na zakończenie dzisiejszej liturgii. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. My chcemy Boga, Panno Święta. My chcemy Boga.
się klęczy teraz przed tabernakulum. Kościół swej wewnętrznej architekturze zachował czystość idei fatimskiej. Centrum objawień fatimskich to Eucharystia. Statua Matki Bożej Fatimskiej nad tabernakulum, jak matka pochylona nad kołyską dziecka, którego strzeże i broni. Piękno sztuki góralskiej to hołd górali zakopiańskich składany Ojcu Świętemu. Detale i szczegóły wewnątrz kościoła świadczą o talentach ludzi, ale też i o ich wierze i miłości do Ojca Świętego. Cudem prawdziwym tej budowy jest fakt, że tysiące ludzi otwierając swoje serca na fakt ocalonego cudownie życia, włączyło się w jego budowę pracą własnych rąk i ofiarami z Polski i zagranicy. Kościół Matki Bożej Fatimskiej, zbudowany w ciągu 5 lat, może świadczyć, jak wielka jest miłość do Ojca Świętego, skoro zjednoczyła tysiące ludzi we wspólnej sprawie budowy tego kościoła, do którego dzisiaj przybył Ojciec Święty i go konsekrował. Dla tych, którzy tworzyli ten kościół i dla tych, którzy wspierali swoimi ofiarami w czasie jego budowy, jest to dzień największej radości, dzień łaski i miłosierdzia, dzień ponownego narodzenia dla Stolicy Apostolskiej z jej najwyższym pasterzem. To do nich Ojciec Święty mówił: przybyłem do was, aby wam podziękować za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która trwa tu nadal. Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną i rozumieliście moje troski. Czułem to. Było to dla mnie wielkim wsparciem. Górale, którzy ten kościół budowali, tych słów chyba nigdy nie zapomną. Od kilku lat w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach wyłożona jest to złota księga. Na małym stoliku nieopodal wejścia do świątyni leży kolejny tom, 39 poprzednich. Zostało już zapisane ręcznym pismem dziesiątków tysięcy ludzi. Wpisują się w nią całe grupy, rodziny, indywidualni pielgrzymi. Piszą proste wiejskie kobiety, dzieci, młodzież. Trzęsącą ręką wpisują nieporadne, duże litery staruszki. Czasem pojawi się nazwisko biskupa, czasem wpisze się znana postać ze sceny politycznej. Wpisują się kapłani i siostry zakonne. Wszyscy proszą o zdrowie dla Ojca Świętego, proszą o łaski dla siebie. Totus tuus, cały Twój, mówił dziś Ojciec Święty. Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża. Jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Razem z wami bardzo cieszę się tym darem. Modlitwa papieża przed tabernakulum to kolejne spotkanie z Matką Bożą Fatimską, która z góry w kościele spogląda na wieżę. Thank you.
Radiarz udaje się do zakrystii kościoła na Krzyżówce. Powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Ojcem Świętym Zakopanym na Krzyżówkach w kościele Matki Bożej Fatimskiej. Za kilkanaście minut Ojciec Święty uda się ulicą Kościeliską do Kościoła Świętej Rodziny, gdzie spotka się z dziećmi, które w tym roku przejęły pierwszą Komunię Świętą. Potem odpoczynek, obiad i wyjazd samochodem do Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. Teraz za uwagę dziękuję ksiądz Andrzej Baczyński i Janusz Sejmy. Do usłyszenia.